Stare przysłowie mówi, że tych prawdziwych poznaje się w biedzie. W nowej Wikipedii można wyczytać, że to osoba okazująca komuś swoją sympatię i zainteresowanie. Wiecie, o kim mowa, prawda? To przyjaciel. Tak samo jak miłość, przyjaźń nie jedno ma imię. I dla niektórych z was może to być ta swoboda, która sprawia, że w swoim towarzystwie możecie być w 100% sobą. Dla innych może to być możliwość powierzenia swoich największych sekretów i pewność, że przyjaciel zachowa je dla siebie, doradzi, jeśli w danym momencie swojego życia nie wiesz, co zrobić, albo zwyczajnie wysłucha i będzie, gdy tego potrzebujesz. Dla mnie przyjaźń jest wyjątkowa, kiedy dwie osoby mogą razem pomilczeć, a między nimi nie ma żadnej krępującej ciszy i jest po prostu miło. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój go, powiedział kiedyś Lisek do małego księcia. Ludzie mają zbyt mało czasu, żeby cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe, a ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół. Tekst, który został napisany w 1943 roku, 76 lat później, wydaje się być doskonale dopasowany do aktualnej rzeczywistości. Oswoić to znaczy stworzyć więzy, tłumaczył Lisek. To znaczy przychodzić w to samo miejsce, każdego dnia, o tej samej porze, siadać coraz bliżej, aż lis się do ciebie przyzwyczai. A tłumacząc na nasz język, to wykazać się cierpliwością i zaangażowaniem do powolnego budowania relacji i zaufania z drugą osobą. Tylko jak to zrobić, skoro brakuje nam na wszystko czasu? Sposób na Liska jest oczywiście bezbłędny, ale uważam, że istnieje inna, dużo szybsza i bardziej intensywna, ale wcale nie mniej skuteczna droga. Droga, która błyskawicznie rozstrzygnie, czy znajomość będzie tylko przelotna, czy może zamieni się w przyjaźń na całe życie. A zatem, jak możesz poznać przyjaciela? Pojedź z nim w podróż. Jedziemy sobie bez paliwa. Coś do powiedzenia, majster? Co jedziemy? Dzisiaj tankujemy z dojazdem do klienta. W Macedonii tylko takie rzeczy. Następna stacja, gdzieś nad jeziorem. Zadzwonimy po nich. Przyjadą. Tutaj proszę, proszę bardzo, nasz specjał z nad jeziora, prosto z jeziora Ochryckiego, parówki w wodzie z jeziora. Podróżować można na parę sposobów. Pierwszy to znany głównie w wersji all inclusive, z punktu A do B. Drugi sposób to taki, w którym celem nie jest do końca jakieś konkretne miejsce, a sama droga, na której, o ile dobrze się rozglądasz, przygoda czeka za każdym zakrętem. Jak byś się czuł, gdybyś zamieszkał na 3 metrach kwadratowych z kilkoma osobami, z którymi spędzałbyś 24 godziny na dobę? I co byś zrobił w sytuacji, w której zabrakłoby ci paliwa na macedońskiej wsi, skończyłby się asfalt w albańskich górach, a na to wszystko urwałby się tłumik? Naprawa tłumika, drutami. Kiedyś myślałem, że każdy powinien jarać się takimi wrażeniami. Ale dotychczasowe podróże nauczyły mnie, że wcale tak nie jest. Niektórzy z nas będą oczywiście zafascynowani takimi szalonymi przygodami, ale inni mogą się z tego powodu na przykład stresować. Pozostaje zadać pytanie, czy ty i twoi towarzysze zareagujecie podobnie. Nie odkrywam tutaj Ameryki, ale moim zdaniem właśnie to podobieństwo stanowi dobre podwaliny do prawdziwej przyjaźni. Wsiadając do busa w 2017 roku, nie znaliśmy się wcale. Znaliśmy tylko kierunek podróży, a był nim grecki Olimp. Dobrze, że elektronikę robisz, bo jakbyś z Kubrzyszczaku robił, to te wiśnie, wszystkie te pomidory by pobijane.
Każdy dzień w podróży dostarcza takiej dawki wrażeń, że można go policzyć przynajmniej jak 3 w codziennym życiu. Po 3 tygodniach razem wiedzieliśmy już o sobie bardzo dużo. Znaliśmy nasze usposobienia, poglądy, wiedzieliśmy co lubimy, a czego nie, co sprawia nam radość, co stresuje, wkurza czy uspokaja, no i w jaki sposób na te różne emocje reagujemy. Wiedzieliśmy też, z kim się dobrze dogadujemy i z kim chcemy utrzymać kontakt. Odpowiedź na pytanie, czy wspólne podróżowanie jest sposobem na poznanie przyjaciela, brzmi tak. Olimp 2918 metrów nad poziomem morza. O, zdrzewamy! Ta gra jest jednak ryzykowna, bo życie w podróży jest zupełnie inne niż to codzienne. I może się okazać, że choć w podróży relacja była idealna, to po powrocie z różnych przyczyn znajomość może się już tak nie układać. A wtedy niektórzy po prostu odchodzą. Co czasem, jak pewnie wiecie, bywa bardzo bolesne. Chciałbym dedykować ten film wszystkim osobom, z którymi przeżyłem kiedyś piękne chwile, a których już w moim życiu nie ma. Dziękuję. Dzięki wam wszystkim, że byliście.